Cześć, jesteśmy dzisiaj w Pradze i przyjechaliśmy tutaj tylko po to, żeby pokazać Wam największy stadion w Europie, który mieści aż 250 tysięcy widzów. Ale zacznijmy od tego, jak się tam znaleźliśmy, bo ta historia jest dosyć zabawna. Grałem sobie na telefonie w Postaw na Milion i pojawiło mi się pytanie o największy stadion na świecie. Okazało się, że jest on w Pradze. Zacząłem szperać po internecie i okazało się, że ma już prawie 100 lat, a przez jego stan dość ciężko na niego wejść. Mimo to zaryzykowałem i pojechałem 600 km, nie wiedząc, czy w ogóle uda się nam tam wejść. A teraz zapraszam Was na kącik historyczny. Stadion Strachow zbudowano w 1926 roku, rozbudowano go w 1948 i w 1975 roku, a jego powierzchnia wynosi prawie 63 tysiące metrów kwadratowych. Aktualnie na obiekcie trenują zawodnicy Sparty Pragi, a w 1990 roku odbył się na nim koncert Rolling Stonesów, który zgromadził 150 tysięcy widzów, a niewiele mniej osób przyszło tam na koncert grupy Pink Floyd. Po powstaniu obiektu był on głównie miejscem parad wojskowych, a przede wszystkim pokazów gimnastycznych grupy Sokół. Na ten moment niestety nie wiadomo, czy stadion w najbliższej przyszłości nie zostanie zrównany z ziemią. No od jakiegoś czasu ten stadion nie jest użytkowany, no i ciężko do niego się dostać, ale mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda. Ta droga, jak widzicie, nie jest łatwa. Taką obraliśmy, ale chociaż widoki, no teraz nie widzicie, stawiam wam przebitkę, ale widoki stąd są naprawdę super i rekompensują tą ciężką drogę. Po 2 kilometrach wspinaczki za nami znajduje się właśnie stadion Strachow, czyli ta ruina, do której zmierzamy. Im jestem bliżej, tym bardziej martwię się, że tam nie wejdziemy. No, widać już, jakich on jest wielkich rozmiarów. Mam nadzieję, że jakoś tam się uda. Podobno da się od strony zachodniej tam wejść. No nic, zobaczymy. Ale już trochę mi się ręce trzęsą, bo kurka, no... Chcę tam wejść, bardzo chcę tam wejść. No bo mimo wszystko jest to 100-letnia historia. No, nie związana bezpośrednio z piłką nożną, ale ze Spartakiadami. Sparcia, kurwa. Ze Spartakiadami. No i tutaj miejsce miały m.in. defiliady III Rzeszy. Więc tak jak mówiłem, no jest to naprawdę spory kawał historii i głupio byłoby tam nie wejść, tym bardziej, że przejechaliśmy ponad 600 km. W drodze macie m.in. coś takiego jak Mensa Strachow, to jest jakaś restauracja. No czyli pewnie była to jakaś klubowa dla wszystkich tutaj zawodników i tak dalej, bo jest naprawdę mega blisko. Więc tak jak mówiłem, piłkarze Sparty chodzą tutaj na obiadki. Największe wrażenie w tym wszystkim robi to, że to powstało prawie 100 lat temu. Wiadomo, były dwie modernizacje albo trzy, ale... No zobaczcie, no, ten stadion wygląda naprawdę tak jak nowoczesne stadiony, a mieści 250 tysięcy osób. No jak widzicie, stadion jest w opłakanym stanie, takim wizualnym, ale tutaj widzę taką dróżkę, dzięki której będziemy mogli na niego wejść i mam nadzieję, że nam się to uda. No, prawie weszliśmy. No i tutaj byłem lekko załamany, że nie uda nam się wejść na stadion, bo wiele osób pisało, że tam się po prostu nie da wejść, no i tutaj moje obawy zaczęły się potwierdzać. Ale jak zobaczyłem to, to trochę się uspokoiłem. 250 metrów w tą stronę, tak? No, jaki on ma obwód wielki, nie? Ogólnie ten stadion, no naprawdę, jeśli chodzi o takie rozmiary, to robi wrażenie, w sensie... Wygląda jakby miało się zawalić, ale... Ale jeszcze stoi, no i nie dziwię się, że to ma pójść do rozbiórki, chyba że ktoś się do tego przyczepi, jakieś UNESCO czy ktoś. No bo no, sami widzicie, jak to wygląda. No a czas, no nie jest dobrym sprzymierzeńcem, przynajmniej tutaj. Zobaczcie, no na stadionie Strachow możecie zobaczyć m.in. opony, samochody, tu wygląda w ogóle jakby było jakieś, nie wiem, mechanika pojazdów albo coś takiego, albo wulkanizacja. No, a nie myliłem się, tutaj mamy detailing z pojazdów. Ja to wszystko w tym starym stadionie, że oni się nie boją, że to nie, że to się zapadnie czy coś. A tu to chyba było jakieś, nie wiem, czyszczenie butów czy coś. To jest już chyba ta wyremontowana część tego stadionu. O, tutaj będziemy mogli zobaczyć kawałek, to już wam zaspoileruję. Na ten moment trwają jakieś prace, ale no na żywo robi to naprawdę spore wrażenie. A tak jak widzicie, no jesteśmy chyba już naprawdę blisko. A to w ogóle, to jest chyba przejście pomiędzy dwoma stadionami, no coś takiego, fajnie to wygląda. A tak wygląda oficjalne wejście do stadionu i mam nadzieję, że uda nam się na niego wejść. No wejście, jak widzicie, wygląda nieco strasznie. Jakbyśmy się naprawdę cofnęli ileś lat do tyłu. Ale no co, idziemy. Udało nam się. Usiadłem właśnie na ławce, która najprawdopodobniej ma sporo więcej lat ode mnie. I w ogóle zobaczcie tutaj numerację, macie na przykład 232, 231. Podejrzewam, że to są nowo naklejone rzeczy. Ale to nie wiem, może już wtedy były miejsca, tutaj ciężko mi powiedzieć, ale no kurde, zobaczcie na ten stadion. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jest dziewięć boisk, jedno kryte. Wygląda to świetnie, no i co, przejdziemy się i pokażemy wam trochę więcej tego stadionu, no, który jest naprawdę kawałem historii i no kurde, to jest ponad 100 lat, nie? I... Jak ludzie to już wtedy zbudowali, wiadomo, były jakieś modernizacje i tak dalej, ale to jak to tutaj wygląda, no wiadomo, tamta część jest nowa, nie? Ale no zobaczcie tam na przykład,
ja wam teraz zrobię przebitkę z tych Spartakiad, ile tutaj było osób, bo to może nie robi aż takiego wrażenia. Ale jeśli sobie wyobrazicie, że tutaj było na przykład 250 tysięcy osób, a podobno na Spartakiadzie było 330 tysięcy osób, w co trochę powątpiewam, no to wyobraźcie sobie tutaj teraz tych ludzi, no. Te krzesła to na 100% były dla strefy VIP, no zobaczcie. No ta rękawiczka na pewno nie ma 100 lat. Ja rozumiem, że niektórzy chcą to rozbierać, no bo zobaczcie jak to wygląda, no. Wygląda to naprawdę jakby miało wam zaraz stać na głowę, tak samo jak widzieliście tamte schody, którymi na początku chcieliśmy wejść. No nie wyglądało to za fajnie. Mimo że ten stadion jest używany głównie teraz do aspektów sportowych, no to w przeszłości, no tak jak wam mówiłem wcześniej, tutaj odbywały się głównie spartakiady, czyli takie mistrzostwa, no coś takiego. A teraz zostało to zagospodarowane głównie na boiska i mamy tutaj ich aż 9. A korzystają z nich młodzi adepci, no i piłkarze Sparty Pragi. No a BHP to tutaj chyba nie było przestrzegane. Widzicie, tutaj wejdziemy trochę wyżej i tutaj też mamy ławki. A, wyglądają one tak, tylko no właśnie. Jak sobie tutaj usiądę, no to widzicie co widzę? Widzę ten mur, tam widzę kawałek tam tych dwóch boisk, ale już tutaj. Ci ludzie, którzy stali tutaj, mieli widok na cały stadion, no ale zasłaniali ludziom, którzy siedzieli tutaj i ci ludzie już nie widzieli dosłownie nic, czy może kawałek tamtego stadionu. No i tutaj takich stref jak ta jest na całym stadionie, w sensie na tej części, na której my jesteśmy, jest ich może z 40. Więc tutaj naprawdę trochę osób mogą stanąć. Takich mnie zmieściłoby się tutaj z 5, 7, 8 nawet. Tutaj parę osób mogłoby sobie, nie wiem, usiąść, klepnąć sobie tak o i też oglądać. O, i tutaj nawet jest lepsze miejsce może niż tam wyżej. Gdzie były VIP-y tutaj, nie mam pojęcia. Bo nie wiem, czy coś takiego wtedy istniało. Na pewno ci politycy i oligarchowie mieli jakąś tam swoją strefę. Podejrzewam, że gdzieś w tamtym miejscu, gdzieś w tamtym obszarze. Ale naprawdę to wszystko jak na tyle lat. Jeszcze jakoś się utrzymuje, no wiadomo, że tutaj no czas niestety gra na ich niekorzyść i wygląda to coraz gorzej, ale ja mówię, ja bym mimo wszystko chyba tego nie wyburzał, bo to jest taka pamiątka tego, co tutaj było. Takich obiektów jak ten, no jest już coraz mniej, a tych nowych obiektów mamy już masę, więc ja mimo wszystko też dlatego bym to zachował. No jest to taka część historii, ten stadion ma 100 lat, wiemy co się stało z Łużnikami, które zostały już rozebrane. Ja bym nie chciał na przykład, żeby to zostało rozebrane, no bo to jest naprawdę kawał historii. 100 lat występowali tutaj Rolling Stonesi, jeśli się dobrze kojarzę, i przyszło tutaj w ogóle około 150 tysięcy osób. Więc dlaczego to niszczyć? Ja wiem, że to się może miastu teraz nie opłacać, ale jeżeli zrobią sobie tutaj za wejście 20-50 koron, no to myślę, że na jakieś utrzymanie tego obiektu wystarczy. A też Slavia, przepraszam, Sparta albo Slavia, no też coś płacą za użytkowanie tego placu. No i warto wziąć pod uwagę, że tutaj też ludzie mogli stać i zobaczcie do tych barierek, ile tego miejsca jest. Tego może nie widać, ale jest to takie dobre 20 metrów. W ten sposób mniej więcej wygląda ta trybuna, po której was oprowadzałem. Jest ona dosyć, można powiedzieć, że wyremontowana właśnie typowo pod osoby, które zwiedzają ten stadion. Ale tam zaraz podejdę, bo tam jest dziura w dachu już. Tak jak wam mówiłem, stadion był budowany ponad 100 lat temu, dlatego wygląda też w ten sposób. I w ten sposób. I normalnie tu chyba byłoby jakieś przejście na kolejną trybunę, ale jak widzicie jest ona cała jakby zaklejona. Po prostu, aby turyści tam nie przechodzili. Dobra, na internecie było napisane, że jest ich 9, więc zostałem oszukany, jest ich 8. No, więc mamy 8 boisk i widzicie? To, co jest naprzeciwko nas, wyglądało w ten sposób, a teraz wygląda w ten sposób, czyli jakaś modernizacja była tutaj prowadzona. A chyba nadal jest, bo sporo osób jeszcze chodzi po dachu. I w ten sposób zwiedziliście razem ze mną największy stadion na świecie.